Witajcie w następnej degustacji. Tym razem szkockie piwo z browaru Loch Ness Brewing. No, przepraszam, Brewery. I jest to Hoppiness. Albo Hoppiness. India Pale Ale, 5% alkoholu. Dosyć prosta etykieta, ale są tu fale, pewnie na jeziorze. I tak jakby wynurzała się Nessie. Ładnie. Co oni tu piszą? Pełno amerykańskich chmieli. Columbus, Willamette Galaxy i Citra. Połączonych cudownie z czystą wodą Highland. Pokazuje złotą barwę z nutami cytrusów i sosny. A wszystkie te smaki są zbalansowane słodyczą ciała. Słodów. Okej. No i dalej, że takie wspaniałe i w ogóle. Kapsel jest nieistotny, czarny golas. Przejdźmy do piwa. Jak widzicie, rzeczywiście złota barwa, klarowna. Piana dosyć duża się zrobiła przy nalewaniu. Jak widzicie, teraz opadła i zostało trochę suchej piany na szkle. Dolejmy. To nie jest do końca biała piana. Ona jest leciutko jak kri. Drobne, średnie pęcherzyki, ale w większości drobne. Wygląda całkiem przyjemnie, kremowo, gęsta. Wygląda całkiem. Zaskakująco aromat jest bardzo ziołowy. Normalnie prawie jak pilsnera. Do tego dochodzi odrobinę słodowości. Lekkie nuty żywiczne. Sosna. Ale ziołowość tu jest naprawdę duża. No i może lekkie cytrusy. Całkiem przyjemnie. Spróbujmy. Wasze zdrowie. Fajne, rzeczywiście. Jeśli chodzi o nasycenie, takie średnie, ale trochę gryzące w język. Ciało jest średnie do pełnego. Lekkie takie przebłyski karmelowe, leciutko. Jest spora goryczka od razu. Ona jest taka grejpfrutowa, takie grejpfrutowe albido. I też z nutami sosnowymi, ale już ich jest niedużo. Bardzo, bardzo przyjemnie. To jest dosyć rzeczywiście wyraźne. Później smak jest taki słodowy, lekko taki właśnie karmelowy, chlebowy. I do tego dochodzą cytrusy. Jest dosyć przyjemnie, bardzo odświeżająco. Niesamowicie pijalnie. Dobre piwo, naprawdę dobre piwo. O. Takie pełne z lekką słodyczą. I spora goryczka. I cytrusowość. Rzeczywiście dobrze zrobione. Fajnie się to pije. Chciałoby się, żeby więcej tego typu piw było bliżej tutaj angielskiej granicy. Dostępnych w Newcastle na przykład. To by było przyjemne. Bo to jest naprawdę fajne piwo. Takie troszkę w starym stylu. Ale naprawdę bardzo przyjemne w odbiorze. Chce się to pić. Także warto spróbować. Mam nadzieję, gdzie to kupiłem? No w Szkocji kupiłem, no niestety w Aberdeen. Także dlatego tak chciałem, żeby było bliżej tutaj w Anglii. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco. No przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji i oczywiście możecie przesłać ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Slán divák.